Wolność słowa, czyli spotkanie ze słowem, które daje wolność. Dziś pierwszy dzień roku. Pierwszy dzień roku liturgicznego. Można sobie pomyśleć, jeszcze dużo czasu. Nowy początek. Naprawdę wszystko mogę uczynić nowym, ale czasu jest dużo, bo dziś dopiero pierwszy dzień. Tymczasem ten list miłosny, który był i będzie jeszcze, zwłaszcza na zachodzie naszego globu, czytany dzisiaj we wszystkich kościołach, mówi coś innego. Nie wiesz, ile masz czasu. Nie wiesz, czy to pierwszy dzień Adwentu przypadkiem nie okaże się twoim ostatnim dniem. Nie tylko Adwentu, ale w ogóle. Że za chwilę u drzwi stanie ten, który oddał za ciebie życie i przychodzi zapytać, no to jak, Rafale, gotów? Te słowa brzmią tak. Jezus powiedział do swoich uczniów, do ciebie i do mnie. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem? By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Ci, którzy mieli okazję być w harcerstwie, wiedzą, że to zawołanie czuwaj ma przypominać, że istotnie każdego dnia stajemy przed zadaniami, które mogą nas złamać, pogrążyć, zmieszać z błotem, uczynić słabymi, przegranymi, ale może też być odwrotnie. To czuwaj, to wołanie, to zaproszenie nie do tego, żebyś nie spał, nie odpoczywał, bo oczywiście, jeżeli chcesz realizować przykazanie miłości w pełni, jeżeli chcesz to słowo potraktować z całą otwartością, to jesteś nie tylko obowiązany, by świętować, jak mówi jedno z przykazań, ale także, by odpoczywać. Ale chodzi o to, by nie uśpił cię świat, byś nie zapadł w straszliwy sen, hibernację taką, zatruty tym, co dziś ci proponuje cały wielki, pełen pokus świat, to uniwersum, które daje łatwe rozwiązania na trudne problemy, które zaprasza cię do tego, byś parł w wygodę, byś swojego szczęścia szukał za wszelką cenę. Zwykle zupełnie nie tam, gdzie owo szczęście na ciebie czeka. I na samym starcie tego roku, pierwszego dnia nowego roku liturgicznego, pierwszego dnia Adwentu, kiedy zapala się tą jedną z czterech świec symbolizujących cztery niedziele oczekiwania na narodzenie miłości, mam do wyboru przysnąć, zająć się byle czym, byle gdzie i z byle kim, albo czekać na tego gospodarza, na tego mistrza, który zapłacił wszystko, oddał nawet swoje życie, byś mógł żyć. I on mówi ci, czuwaj, bądź czujny, słuchaj tego, co mówię do ciebie, bezpośrednio i przez proroków. Izajasza, który dziś też woła do nas o tym imieniu, przez które wszyscy odzyskaliśmy wolność. Wolność nie tylko słowa, wolność kochania.